Cześć, kochani, tu Agnieszka, słuchajcie, tak stukam już, miesiąc się kończy. No i właśnie, na co pora? Pora na Denko, czyli przegląd tych kosmetyków, które udało mi się wykończyć w kwietniu w tym wypadku. Oczywiście to są kosmetyki, których używałam na przykład dłużej, pół roku i tak dalej, ale wykończyłam teraz w tym kończącym się miesiącu. Masło maślane zrobiłam, ale dobra, nieważne, słuchajcie. Także tym się dzisiaj zajmiemy. Mam hity, mam średniawki, mam buble, mam fajne rzeczy, które dostałam w prezencie. Zaraz Wam wszystko pokażę i były cudowne. Także jeżeli jesteście ciekawi, a trochę tego jest, od razu tutaj mówię, jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie. Poprawiam te włosy, bo je właśnie umyłam, słuchajcie. I tak dziwnie się układają trochę, nie wiem jak je ułożyć. Umyłam sobie dzisiaj Scalp Advance z L'Oreala. Kupiłam ten szampon, bo on jest bez kokamido propyl betain i to jest taki mocny rypacz, a ostatnio miałam dosyć przeciążone włosy, bo sobie przeolejowałam i ciekawa jestem jaki będzie efekt na przykład jutro. Ale dobra, słuchajcie, przechodzimy do Denka. Jest tego dużo, więc kawka, herbatka, ciasteczko, albo możecie zasnąć. Ja tak lubię zasypiać na Denkach innych youtuberów, zresztą na różnych filmach. Możecie, nie dlatego, że są nudne, ale tylko po prostu tak się relaksuje. Także zrelaksujcie się, posłuchajcie trochę, może coś fajnego tutaj wypatrzycie dla siebie. Aha, i będę jechała z też informacjami o zniżkach. Tutaj nie ma żadnego współpracowego, że tak powiem, zniżkowania. W sensie film współpracowy na przykład z Sensu Mare już był, a tutaj jeszcze mam coś w Denku, co skończyłam, ale zniżka jeszcze działa, ale to wszystko, do tego dojdziemy po prostu po kolei. Zaczynamy. Patrzę i jestem przerażona, bo ja Wam może pokażę. Patrzcie, to jest niby nieduży koszyk, ale no z niego, że tak powiem, już wszystko tutaj ułożyłam jak Tetrisy piętrowo, żeby się pomieściło. Także zaczynamy. Aż mnie samą przeraża, samą mnie, jak długi to będzie film. Okej, słuchajcie, no wszyscy tak bardzo chwalą, że takie super te mydełka z Bath & Body Works. No to kupiłam chyba 3 te mydła, czy 4. I stwierdziłam, że spróbuję, no bo jak takie fajne, podobno niesamowicie wydajne mydła w piance. No i właśnie zużyliśmy z Miłoszem jedno. Strawberry Pancake. Bardzo słodki, ciasteczkowy zapach, taki słodziak po prostu. I to jest rzeczywiście pianka, która jest leciutka, ale z drugiej strony wystarczy jedna pompeczka i ona bardzo dobrze te dłonie myje. Rzeczywiście to nie jest taka pianka, która zaraz się na dłoniach rozpuszcza i jej nie ma, tylko ma w sobie pewną, ja wiem, tłustość, coś takiego, więc, znaczy tłustość, mięsistość, o, może w ten sposób. I to rzeczywiście bardzo dobrze myje ręce, natomiast ja mam wrażenie, że to mydło trochę ręce wysusza. To jest, zdaje się, amerykańska marka, podobnie jak The Body Shop. I właśnie w Ameryce, jak byłam w Stanach i jak kojarzę te różne marki, to oni mają takie mocniejsze detergenty trochę. Tak mam wrażenie. I jeżeli chodzi o to mydełko, to właśnie miałam wrażenie, że ono trochę wysusza ręce. To raz, ale dwa. Ono miało jakiś detergent. Na razie to tylko to jedno otworzyłam, więc nie wiem, jak będzie z innymi. I mamy tutaj bardzo mocny zapach, który ma przykryć ten detergent. To jest tak, jak umyjecie te ręce i ich powąchacie, to jest tak jak coś ze szpitala, taki typowo szpitalny zapach. Nie wiem, co to jest za zapach, czegoś takiego odkażającego, może coś w tym stylu. Więc niby jest ta nuta zapachowa mocna, taka słodka, ale jak umyjemy ręce, to z niej wybija takie coś szpitalne, dziwne. Więc nie wiem, czy będę jeszcze te mydła kupować. Mam jeszcze dwa właśnie, czy trzy do zużycia, więc użyjemy i później się zastanowię. Generalnie ja nie jestem zachwycona jakoś, po prostu nie jestem zachwycona. Miesiąc, na miesiąc wystarczyło, więc też nie mam porównania z innymi mydłami w piance innych marek, bo nigdy żadnych nie miałam, więc no nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest wydajne. Dla mnie zwykły żel do mycia rąk z Hebe o podobnej pojemności wystarcza na dłużej, więc dla mnie to jest wydajne, bo ogólnie miesiąc tym myjemy ręce, ale nie najbardziej jak znam po prostu. Także to była rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa. Słuchajcie, co zużyłam? Udało mi się zużyć szampon z Ladora. Dlaczego mówię udało mi się? Bo go umęczyłam. I zaraz Wam powiem dlaczego, teraz możecie być w szoku, bo to jest jeden z najlepszych szamponów bez kokamido propyl betain, o jakich Wam mówiłam w tej całej serii filmów o szamponach właśnie tego typu. To jest Dermatical Hair Loss Shampoo, marka Ladore, koreańska, drogi w pioruny. I to jest nawilżający, odżywiający szampon.
z dekspantenolem i kwasem salicylowym, czyli rypacz taki. I ja pamiętam, jak używałam pierwszej butelki, tutaj w ogóle mamy 530 ml, zużyłam jedną taką butelkę wcześniej i byłam zachwycona, rewelacja, słuchajcie. Oprócz tego, że on ma dosyć mocne detergenty, to ma też tutaj mnóstwo olejków, ekstraktów i wiem, że powtarzam się jak Katarynka, ale może ktoś nie widział wcześniejszych denek czy filmów, w których mówię o szamponach koreańskich. Szampony koreańskie są inaczej sformułowane troszeczkę niż nasze, bo oni przykładają wagę do składników, które mają też włosy pielęgnować. U nas w tym całym włosomaniactwie wszyscy krzyczą, że szampon jest do skóry głowy i trycholodzy, zresztą też widziałam takie opinie. Szampon jest do skóry głowy, do włosów jest odżywka, no ale hello! Ten szampon jednak po tych włosach spływa, jednak trochę go na tych włosach się tam znajduje, prawda, jak myjemy głowę, więc fajnie, jak ma właściwości jakieś pielęgnacyjne. I jeżeli chodzi o włosy, no to ten szampon rzeczywiście jest świetny, on ma dużo olejków, więc na przykład nie będzie dobry do włosów niskoporowatych, tak mi się wydaje, bo on jest raczej właśnie do kręconych, do wysokoporowatych. Ja mam średnioporowate na wysokoporowate, takie z przełomu włosy i on troszeczkę minimalnie potrafił mi czasami te włosy obciążyć, ale czasami. To jest szampon, po którym włosy się świetnie rozczesują, po którym nie trzeba używać odżywki. I tu wierzcie mi na słowo, to jest to, co wszyscy krzyczą teraz włosomaniaczki, łapią się za głowę, mdleją i tak dalej. Naprawdę, to jest szampon, który tak pielęgnuje włosy, że nie trzeba odżywki. Można, ale nie trzeba. Włosy są po nim nawilżone, gęste, jest ich dużo i tak dalej, i tak dalej. I właśnie, on ma mocne detergenty i kwas salicylowy, więc jest to szampon tak naprawdę złuszczający do skóry głowy, ale delikatnie wydaje mi się złuszczający. Mamy tutaj ekstrakty na przykład z rozmarynu, bazylii, lawendę, więc właśnie. Ten szampon przez większość czasu był dla mnie szamponem super. Natomiast jak doszłam do takiej ilości mi zostało, tego opakowania, to on jest jeszcze ważny, tak jest, do 21 lipca, to zauważyłam, że coś zaczyna się dziać nie halo, ale nie używałam go też, jak go właśnie wcześniej, pierwszej butelki używałam tak raz za razem, raz za razem. Tak tym razem częściowo tak używałam, a częściowo tak co jakiś czas, no bo to jest jednak rypacz. I zauważyłam, że coś ta skóra głowy nie reaguje pod koniec tej butelki za dobrze na ten szampon. Trochę jakby nie doczyszczał mi wystarczająco, mimo że jest taki właśnie mocny. No nie wiem, co się stało. Nie, troszeczkę, może nie tyle się zraziłam, ale troszkę mnie to zaskoczyło i stwierdziłam, że dobra, jeżeli wycina mi jakiś numer ten szampon, może coś się z moją skórą głowy zmieniło i tak dalej, no to myślę, że już go więcej kupować nie będę, mimo że no kiedyś był dla mnie świetny, nie wiem, co się stało, a jako że on kosztuje, bo jego można na przykład na Notino kupić, można go kupić na Estylu, taniej, ale można go też na Notino, chociaż nie wiem, czy taniej w tym momencie. Można go na Notino też kupić za 100 ileś tam złotych, więc jest to drogi szampon, a można również dobre szampony dostać dużo taniej, no i po prostu używać rzeczywiście tej odżywki, słuchajcie. Dobra, co jest kolejne? Kolejne jest Lumene Waterproof Eye and Lip Makeup Remover. To już jest też moja druga buteleczka. To jest płyn do demakijażu wodoodpornego, do zmywania demakijażu wodoodpornego, dwufazowy. I znowu, przy pierwszej butelce ja go strasznie chwaliłam, a teraz przy tej drugiej butelce miałam takie momenty, że jak właśnie zmyłam nim makijaż, to trochę mnie ta skóra piekła później, jak nakładałam pielęgnację. Znowu nie wiem też, od czego zależy, bo widzę, że otworzyłam go 15.09.22 i 12 miesięcy. I tutaj nie ma daty takiej, tylko jest ten kod jakiś tam. Generalnie bardzo fajny kosmetyk, tu chyba jest 100 ml, więc też był wydajny, bo ja nie zawsze takim płynem zmywam właśnie wodoodporny tusz do rzęs. Czasami robię to olejkiem, częściej właściwie olejkami, a czasem właśnie używałam tego, więc długo, dlatego od kiedy to, od września praktycznie do teraz go zużywałam, ja wiem, 2 dni temu skończyłam. Spoko jest, naprawdę jest spoko, ale też, no właśnie miałam takie momenty, wydaje mi się, że to jest związane troszeczkę z pielęgnacją retinolem, kremem z retinolem pod oczy, że może ta skóra była troszkę delikatniejsza i wtedy właśnie troszeczkę mnie później piekła, jak nakładałam jakąś inną pielęgnację po oczyszczeniu właśnie tej okolicy oczu. Ale być może do niego wrócę. Nie jest to, w sensie nie zraziłam się jakoś tak, żebym już nie chciała go nigdy używać. Dobra, jedziemy dalej. Zbieram tutaj maski, jeden rodzaj, bo słuchajcie, ja nie kupuję takich masek. Kiedyś zamówiłam z Estyla takie duże opakowanie, ileś tam sztuk. I tak sobie powolutku co jakiś czas, 3, 4,
zużywałam te maski. Tam ich chyba było 10 w opakowaniu, czy nawet 15, nie wiem, gdzieś tu powinna jeszcze się walać jedna chyba. I to są maski z marki Nacific Herb Retinol Relief Mask Pack. I ja tymi maskami wykończyłam sobie teraz kurację retinolem. To są maski z retinyl palmitate, czyli tą taką, powiedzmy, mniej skuteczną, chyba zdaje się, troszkę słabszą wersją retinoidu. Natomiast używałam jej właśnie przez ostatnie dni, używałam tych masek. Ile ich to jest? 4 czy 5 zużyłam? 5, no nie, to może wszystkie już stąd wyciągnęłam. I to są maski, które doskonale twarz nawilżają przede wszystkim, bo to, że mamy tutaj ten jakiś tam znikomy dodatek retinylu, no to spoko. Retinyl palmitate, tak, 0,1 ppb, czyli jednostek, ale nie wiem, jak to się przekłada na nasze. Mamy tutaj różne ekstrakty z tymianku, dużo różnych rzeczy fajnych, z bergamotki, jakiś z aloesu ekstrakt i tak dalej, no bardzo dużo fajnych rzeczy, glicerynę, widzę adenozynę, betainę. Natomiast dlaczego ja takich masek już nie kupuję, bo od tego tak naprawdę zaczęłam opowieść. Dlatego, znaczy już, no tak, no kiedyś tam mi się zdarzało. Dlatego, że po pierwsze ja ich strasznie nie lubię, nie cierpię masek w płacie. Mimo, że te się dobrze trzymały, miały bardzo dużo esencji, fajnie się to wchłaniało wszystko, to no umówmy się, że nie używając takich masek, chociaż troszeczkę minimalizujemy ten wpływ negatywny na środowisko. Może w ten sposób, nie? Przepraszam. Więc raz, że nie lubię, dwa, że ja nie widzę po takiej, na przykład takich masek to by trzeba jakoś regularnie używać. Tutaj też nie zauważyłam jakichś efektów, bo tutaj jest po prostu niewielka ilość tego retinylu. Zauważyłam, że po prostu świetnie skóra była nawilżona tylko, ale to nie jest coś, co dla mnie daje jakieś niesamowite efekty, no plus te plastiki. Także zużyłam właśnie, słuchajcie, teraz wszystkie maski, które miałam takie w płachcie, w takich osobnych opakowaniach, bo mi się to tylko wala, po tej łazience wkurza mnie, jak gdzieś tam w szafce mi tam sterczą i tak dalej, więc pozużywałam wszystko i jeżeli gdzieś dostanę jako jakiś gratis i tak dalej, no to okej, przyjmę, jak mi gdzieś ktoś przyśle w jakiejś paczce czy coś, no to tak, ale tak to nie będę kupować, zdecydowanie. I zużyłam jeszcze maskę z witaminą C Brightening z Baru Lab, też koreańską, to właśnie też dostałam w jakiejś paczce z Yes Style'a. Też spoko nawilżająca maska, też się dobrze trzymała na twarzy. Czy ja coś zauważyłam? Nic nie zauważyłam, więc cieszę się, że zużyłam po prostu i że już mi tam nie zawadzają. Co tu jeszcze mam? Zużyłam też złuszczającą maskę do stóp. Taką w postaci skarpetek. I to jest maska, której ja kupiłam 2 opakowania i kiedyś już Wam pokazywałam w którymś denku parę miesięcy temu. I ta leżała i czekała i tak naprawdę nie mogłam się strasznie do niej zabrać. Dlatego, że to jest przynajmniej za pierwszym razem ta maska była po prostu beznadziejna. Tak jak maski do stóp z Pure Derm inne, nie wiem czy tu mam, nie mam tutaj, są świetne, tak ta jest do bani. Patrzcie tu, zazwyczaj to są jakieś napiętki albo skarpetki takie przylegające, a tutaj mamy, słuchajcie, takiej wielkości worek. Specjalnie zostawiłam, żeby Wam to pokazać. I tu jest w środku, jest ta taka watka nasączona i tak dalej. No ale come on, no popatrzcie na to, to jest taka sztywna folia, którą musiałam zakładać naprawdę ciasne skarpetki, żeby to po prostu przylegało do tej stopy. I za pierwszym razem pamiętam, że ledwo co mi złuszczyło. Zobaczymy, jak będzie teraz. Mam nadzieję, że może będzie lepiej. Nie wiem. Natomiast ja tą maskę sobie zrobiłam 1,5 tygodnia, powinno się, albo 2 tygodnie. Powinno się robić co miesiąc. To jest taki optymalny odstęp. 2 tygodnie około, 1,5 tygodnia, 2 tygodnie po napiętkach złuszczających, dlatego że, no właśnie, dlatego że te napiętki złuszczające, które ostatnio kupiłam i sobie sprawdziłam, przetestowałam, użyłam z Eveline Cosmetic Food Care Matte, bo coś takiego jeszcze zużyłam, tak złuszczyły mi tak średnio te pięty, właśnie z, czekajcie, Elbiotica i napiętki z Pure Derm, czyli koreańskiej marki, dużo lepiej moim zdaniem złuszczają, jakoś tak więcej się tego złuszcza, a tutaj mimo, że mi po tych właśnie Food Care Mats Eveline rzeczywiście złuszczyła się ta skóra na piętach, to jeszcze
tak to, co zostało pod spodem, takie twardawe było, więc stwierdziłam, że okej, okay, no to jak zrobiłam to i ten efekt jest taki spoko, ale nie najlepszy, no to jeszcze sobie w takim mniejszym odstępie zrobię tak już całościowo na stopy maskę, która po prostu jest jakaś taka słabsza i badziewna, no i może wtedy to, że tak powiem, będzie efekt ten, który bym chciała. Jeżeli chodzi o to, to są to po prostu takie napiętki z taśmą, zakładamy na to skarpetkę, chodzimy chyba 60 minut, tak, w tamtych 90 minut, w tych 60 minut chodzimy albo leżymy, cokolwiek. Później to zmywamy, no i po paru dniach się nam skóra ma złuszczać. Dobra, jedziemy dalej. Co ja tu jeszcze mam? Tak, nie wiem, czy jakoś... Nie, ja kategoriami, słuchajcie, nie, nie będę robić. Dobra. Żel pod prysznic na komi. Banana, coconut. Piękny zapach. Och, jaki cudowny, słodki i sztuczny, tak jak to na komi ma w zwyczaju. Ale fajny, no taki strasznie słodki. Kurde, dawno nie miałam tak beznadziejnego żelu pod prysznic. Dawno nie miałam tak beznadziejnego żelu pod prysznic. To jest coś, czego ja nie cierpię. W różnych częściach Polski, to i świata i tak dalej, mamy różną wodę. Nie mamy twardą wodę, miękką wodę. Ja zawsze raczej żyłam w miejscach, w których ta woda jest twardsza, albo taka w miarę normalna, a jak gdzieś jechałam umyć się, znaczy jechałam się umyć, jechałam gdzieś i była miękka woda, ja dostawałam szału, ja nienawidzę miękkiej wody. Ona jest tłusta, ona jest śliska. I ten żel pod prysznic to jest po prostu, to jest dokładnie właśnie to. On jest tłusty, jest śliski, nie daje się zmyć z ciała gąbką, zostawia jakieś takie obśluzowanie dla mnie. W sensie tłusta jestem. Nie, to nie jest tak jak peeling na przykład olejkowy, że zostaje Wam olejek, tylko po prostu jest się śliskim, takim, no jak właśnie jak się myjecie w miękkiej wodzie, to tak jakby nie możecie tego zmyć i poczuć swojej skóry, tylko czujecie śliskość. I ten żel pod prysznic właśnie taki był. Jezu! Ja myślałam, że się wykończę. Nienawidziłam go po prostu. I w życiu nie kupię ponownie końcówkę. W ogóle przelałam i stwierdziłam, dobra, zużyjemy jako mydło do rąk. No tak, nie wiem, style pewnie było też. I w którymś momencie była taka akcja, że był weekend, skończył mi się proszek do prania, była niedziela konkretnie, a mój młody poszedł z kolegą się pobujać i wywalił się, wziął sobie nową bluzę, ściągnął metkę, kupiłam mu taką fajną zieloną w H&M-ie i bardzo chciał ją założyć, więc założył i wywalił się do błota. W tej bluzie, w spodniach, kolana brudne, rękawy brudne, wszystko brudne, po prostu takie jakieś czarne błoto, mokre, taka ciapa jak bagienko. Wraca w tym i sobie myślę, no to pięknie, namoczyłam tą bluzę i pomyślałam, no to wypiorę, patrzę, nie ma proszku do prania i stwierdziłam, dobra, ryzykuję i wlałam tą resztkę tego żelu pod prysznic, wlałam jeszcze jakiegoś drugiego żelu trochę pod prysznic, po prostu tak wiecie, na tą namoczoną bluzę i jakieś tam inne rzeczy do pralki wlałam i zrobiłam pranie w ten sposób i bardzo dobrze się to wszystko sprało, nie ma śladu, naprawdę nie ma śladu, więc może jako płyn do prania, ale nigdy w życiu więcej, okropieństwo dla mnie, po prostu okropieństwo i to nawet nie to, że ta skóra jest później nawilżona, bo ja i tak używam balsamu, nie, ona jest śliska, nie da się tego zmyć gąbką, blablabla, paskudztwo, ale dobra, przechodzimy, słuchajcie, dalej. Co jeszcze zużyłam? Tutaj coś, co było spoko, na komi, skincare, dry oil, delicious chocolate cookie. Czekoladowe ciasteczka. Ten zapach bardzo lubię. Znakomi. Miałam kiedyś takie masło zmieniające się w olejek, czy tam to się mus nazywa u nich i tak dalej. Też wstrętnie tłusta konsystencja na tamten czas, bo nie byłam do nich przyzwyczajona. Natomiast tutaj miałam olejek 150 ml i miał troszkę krótką datę ważności, bo właśnie do maja, widzę, 5-23, więc stwierdziłam, że nie zdążę go po prostu zużyć. I zrobię to, co często robię z takimi kosmetykami, których nie zdążyłabym zużyć, a w takiej postaci olejkowej czy jakiegoś masła. Po prostu zbierałam kawę po piciu kawy codziennie z kafeterki, wysypywałam tą kawę i zrobiłam sobie z niego peeling. Myślę, że 4-5 razy, na 4-5 razy właśnie zużyłam taki olejek. Peeling miał bardzo przyjemny zapach. Jeżeli chodzi o kawę, była drobno zmielona, więc bardzo dobrze peelingowało to wszystko, tylko potem musiałam jeszcze, wiecie, płucząc się, myć się dodatkowo, żeby te drobinki kawy się odkleiły. Ale skóra później była nawilżona, nie była bardzo tłusta po tym olejku, no bo wiadomo, oklepałam się ręcznikiem, była dobrze nawilżona i tak dalej, więc tak go zużyłam. Podobnie zużyłam też jeszcze jeden olejek, który gdzieś tu się pałęta. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Może gdzieś tu się pałęta, ale chyba nie dotrzemy do niego tak łatwo. Dobra, jak dotrzemy, to Wam po prostu pokażę. W każdym razie, no spoko, w tej funkcji mi się sprawdził. Zużyte zostały również, nie mówię w pierwszej osobie, ponieważ przez Miłosza, bo ja się nie kąpię, nie biorę kąpieli, nie lubię, nie lubię po prostu, jakoś nie czuję tego. Kule do kąpieli, bardzo fajne kule do kąpieli. Słuchajcie, one były na jakiejś promocji w Rossmanie za 5 chyba złotych, może nawet mniej, z, jak to się nazywa, Manufaktura Piękna. O, zaraz Wam coś też z Manufaktury Piękna, pokażę, co jest moim ulubieńcem. Manufaktura Piękna, piękna. Dinożaru, tak się nazywała ta kula do kąpieli, jakiś taki świeży zapach, był pluszowy miś, cudowny, jakieś takie wanilia, czekoladka, kakałko, takie wiecie, z tych zapachów smakowitych. I zużył jeszcze kaczka, dziwaczka, kula do kąpieli. Słuchajcie, byk 12 lat, prawie mojego wzrostu, a bardzo, bardzo się cieszył z tych kul do kąpieli. Dinożaru, właśnie najbardziej mi się podobał sama ta nazwa, nie dinozaur, tylko dinożaru, bo on teraz ma fazę na granie w Arka, tam są dinozaury i jeszcze w jakieś inne gry z dinozaurami. Generalnie on lubi dinozaury po prostu. Także takie trzy kule zużył, one są fajne. Czy jakoś barwiły wodę? Troszkę pachniały, nie pamiętam, czy barwiły wodę jakoś wyjątkowo. Ale wiecie, no krzywdy mu nie zrobiły, takie dla dzieci, spoko. Kolejna rzecz, właśnie, czy ja dojdę już do tego słoika z manufaktury? Nie, nie dojdę, nie ma takiej opcji. Dobra, wyciągniemy to. Płyn do higieny intymnej z Yop, zawsze używam od lat, geranium żurawina, naturalny żel do higieny intymnej, 99% składników pochodzenia naturalnego, jest fajny, po prostu jest fajny. Wiecie co, denerwują mnie te włosy. Wkurzają mnie, jak są w ten sposób. Inaczej je ułożę. Jest fajny, jest przyjemny, niewysuszający, jakiś pielęgnujący, ma kwas mlekowy, więc łagodzący. No i geranium żurawina, spoko. No tutaj nie można za dużo powiedzieć, no bo to wiadomo, nie jest to, nie wiem, serum z retinolem, żeby miało dawać jakieś niesamowite efekty. Robi, co ma robić. Kolejna rzecz to jest jeszcze jedna, tym razem sól do kąpieli, czy właściwie kryształki do kąpieli z Knajpa, to też Miłosz zużył. Goodbye Stress się nazywają i to jest Water Mint Rosemary, czyli rozmaryn i Water Mint to jakaś mięta, tylko jaka mięta? Mięty tutaj jest po prostu napisane. Ekstrakt z mięty i rozmarynu. Piękny, taki relaksujący, naprawdę relaksujący zapach. To były takie kryształki, które barwią wodę na zielono. One nic w skórze nie robią dobrego czy złego, nie zauważam, żeby już coś tam narzekał. Po prostu pięknie pachną i barwią wodę na zielono. I to jest naprawdę zapach taki oddychający, relaksujący. Nie jest to mocny zapach miętowy, tylko taki właśnie łagodniejszy. Bardzo fajne są te kryształki z Knajpa. Już kolejne opakowanie też poszło w ruch, ja już je Wam wielokrotnie pokazywałam. Dobra, i teraz słuchajcie, pokażę Wam dwie świeczki, które mam na wierzchu. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kręciłam film o perfumach i moja kuzynka ze Stanów czasem mnie ogląda, no i właśnie zaczęłyśmy coś tam rozmawiać na Messengerze, później po tym filmie i w którymś momencie przysłała nam z Ameryki paczkę do moich rodziców, w ogóle paczkę z Ameryki. To się przypominają lata 90. Ale właśnie Alusia wie, że ja lubię kosmetyki i wysłała kosmetyki z Bath & Body Works. Słuchajcie, takie wersje, których nie ma u nas, żele pod prysznic. Jeden jest przecudowny, to pokażę Wam w holu takim zakupowym, no zakupowym, ale właśnie też z tym. I były tam też świeczki i ja sobie właśnie wzięłam dwie, bo się tutaj podzieliliśmy rodzinnie. Wzięłam sobie dwie. Yankee Candle, taka mniejsza, Magical Frosted Forest. Boże, jaki to jest zapach. Ja od razu sprawdziłam, czy można je u nas kupić. Nie można. Przynajmniej na razie. Możliwe, że to jest sezonowe i no raczej tak, bo tu jakaś choineczka i że to będzie bliżej zimy dostępne, ale to jest zapach, który jest bardzo podobny do Fresh Balsam z Bath & Body Works. Tak, dobrze mówię. Bardzo podobny zapach, ale jeszcze przyjemniejszy. I ja będę polować właśnie przy zaćmiona jestem. Będę polować bliżej zimy, może się uda dopaść. Taki mały pojemniczek i tu ma jeszcze taką śliczną zatyczkę i w ogóle ja sobie rozkminiłam, że zaleję to wodą na 24 godziny, żeby pozbyć się tego wosku i to może być świetny pojemnik na przyprawę. Nie wiem, gdzie ta zatyczka mi się tutaj podziała, może w ogóle zostawiłam ją tam u góry na półce. Umyję sobie to, wyczyszczę i będę miała taki śliczny słoiczek na przyprawy, bo ta zatyczka też jest fajna, taka szklana, wygląda jak słoiczek na przyprawy, cudowna, szybko się wypaliła, bo ona jest malutka. Ile tutaj mamy?
104 gramy, tak, więc malutka, ale naprawdę była bardzo przyjemna. Ja właśnie lubię te zapachy takie liściaste, choinkowe, więc dla mnie super. I druga, która mnie zaskoczyła swoją cudownością, bo na takie zapachy nie stawiałam wcześniej, a teraz będę właśnie dzięki tej świeczce. To też nie wiem, czy jest u nas dostępne, czy nie, ale super przyjemna. Tangerine and Vanilla. Czyli mamy tutaj tangerine, to jest nektarynka bodajże, o ile dobrze pamiętam, i wanilia. Zapach taki lekko świeży, ale właśnie czuć troszkę cytrusów. Bardziej cytrusy niż wanilię. Bardzo przyjemny. Fajnie te świeczki, ja nie miałam wcześniej nic z Yankee Candle. Bardzo fajnie te świeczki, że tak powiem, dystrybuują zapach, bo nie są takie przytłaczające jak te z Bath & Body Works. Bo na przykład ja mam niezbyt duży pokój i jak zapalę tutaj świeczkę z Bath & Body Works, nawet tą mniejszą, to po jakimś czasie ten zapach jest troszeczkę zbyt intensywny, a to jest krótszy czas niż powinno się palić świeczkę, czyli około 3 godzin. Natomiast no, te z Yankee Candle są delikatniejsze, ale czuć, są takie bardziej subtelne. Bardzo fajny zapach to był też. I jeżeli uda mi się dopaść, to chętnie do niego wrócę. Tutaj też mamy taki fajny słoiczek, też na coś się może przydać. Jak ktoś ma kwiatki, to można kwiatki w takich przesadzać. Ja nie mam kwiatków, bo mi zawsze wszystkie umierają. Za mało do nich gadam, a właściwie nie gadam. Dobra, także to było od Alusi. No piękne, cudowne świeczki, wspaniałe zapachy. Kolejna rzecz, którą zużyłam, to jest... Już się zmęczyłam, słuchajcie. A tu jeszcze trzeba gadać, bo jeszcze nawet połowy nie było. Mokosz, brązujący balsam do ciała i twarzy, czyli mój klasyk. Idealnie brązuje, nie robi plam, w przeciwieństwie do samoopalacza, który jest bardzo mocny, ale to też moja wina, bo nie wiem, jak samoopalacz właśnie wyszedł z tej serii Marakuja, to ja nigdzie nie zauważyłam informacji, że on jest do ciemnej karnacji. A teraz, ostatnio jak weszłam, to widzę taką informację i nie wiem, czy ona była i ja ją przegapiłam, czy po prostu dużo osób z jaśniejszą karnacją, tak jak ja, się nacięło na ten samoopalacz, bo on jest po prostu, no... Plamy to już moja wina, ale kolor taki, no na pewno nie jest do jasnej karnacji. Także, natomiast balsam brązujący pomarańcza z cynamonem z mokosza to jest mój hit. Myślę, że to jest trzecie albo czwarte opakowanie. Niedawno go zużyłam, już właśnie zaczęłam jakiś czas temu używać tego balsamu brązującego. Nie balsamu, tylko samoopalacza. A, i co ja zrobiłam od razu po tym, że tak powiem, po mojej przygodzie z ciapami na ciele? Po prostu zmieszałam go pół na pół z kremem do rąk marakuja z mokosza, który też mam. I jest delikatniejszy. Natomiast balsam brązujący jest świetny. Ja generalnie używam tak co drugi, co trzeci dzień, czegoś takiego. Te, zarówno ten samoopalacz, jak i te balsamy, one są fajne pod tym względem. Znaczy, przy samoopalaczu to akurat było wadą, może jak byłam w plamki cała, że one nie zmywają się łatwo ze skóry, jak już schodzą, to tak równiutko, nic świecie, nie, się nie ściera. I nawet czasem jest tak, że ja sobie zrobię peeling, a jeszcze mam ten kolor z samoopalacza na sobie i czasem peeling, mimo że fajnie czuję, że jestem gładka, to nie ściąga tego balsamu brązującego czy samoopalacza, więc one są trwałe. Bardzo fajne, na pewno wrócę do tego właśnie balsamu brązującego. I teraz mój hit, słuchajcie. O, ja już kupiłam kolejne opakowanie. Manufaktura piękna. Biała czekolada. Peelingujący mus do mycia ciała. Ja... Jak czuję ten zapach, to umieram. Jest tak cudowny. Może nie jest to zapach białej czekolady, ale to jest jakiś takich mas do ciasta, słodkich, waniliowo-czekoladowych. No, przewspaniały zapach. Naprawdę, ja się nie mogłam doczekać, kiedy będę mogła znowu zrobić peeling, a średnio robię co 3 dni. Ja po prostu najchętniej używałabym tego codziennie. To jest, słuchajcie, peeling w postaci takiej pianki z drobinami, nie ostrymi jakoś wyjątkowo. Tutaj chyba mamy cukier, tak. Cukier, gliceryna, woda, sorbitol, no i tutaj różne inne składniki. To jest peeling myjący właśnie w piance. Wydajny, o dziwo, bo jak robimy peeling, oczywiście tam nie umyjemy się, bo to jest myjące, tylko namoczymy skórę, wyłączymy wodę i zrobimy ten peeling, to naprawdę nie trzeba go bardzo dużo, więc on mi na długo wystarczył. Jeden z bardziej wydajnych peelingów, szczerze mówiąc, które używałam przez ostatnie lata. I pięknie, cudownie pachniał, nie wysuszał jakoś skóry. A szkoda było, słuchajcie, po tym peelingu cały czas chcę go wąchać, bo cudownie pachnie. A szkoda było po tym peelingu używać balsamu, bo niestety z tej serii balsamu nie ma. Jakby było masło, balsam, nawet najbardziej tłuste na świecie, to ja bym koniecznie
kupiła, może kiedyś zrobi manufaktura piękna, nie wiem, bo to, dla mnie to jest zapach hitowy. Jeżeli nie próbowałyście, a lubicie takie słodsze zapachy, to to jest wyższy poziom słodkiego zapachu. Jest przecudowny i wydajny. Ach, ach, od razu kupiłam następny. 250 gram, tutaj mamy cudo, 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 to jest mój ulubieniec i właśnie zostaje to opakowanie, żeby jeszcze w ulubieńcach dla osób, które nie dotarły tutaj, żeby jeszcze o nim opowiedzieć, bo przekochany. Kolejna rzecz, którą zużyłam, to jest żelik pod prysznic, taki mały miniaturka marka Kores, Renewing Body Cleanser i tutaj mam woda kokosowa. To z kalendarza adwentowego jeszcze. Bardzo przyjemny, delikatny zapach kokosa, ale taki bez szału i działanie też bez szału, po prostu mył ciało, więc nie są to żele pod prysznic, bo używam jeszcze takiej miniaturki, jedną jeszcze jakąś inną zużyłam i mam jeszcze jedną, której teraz używam. Nie są to żele pod prysznic, za które ja bym chciała płacić tyle, ile one kosztują, bo niczym się nie wyróżniają po prostu. Ani ten zapach nie jest wyjątkowy, ani działanie. No po prostu myją, dobrze się pienią i heja, więc no, raczej nie będę kupować. No chyba, że gdzieś trafię na jakąś wielką promocję i mi coś do głowy strzeli, to może. Kolejna rzecz, którą zużyłam. O, mam tutaj taką jedną próbkę Blue Matcha Blueberry, balsam do ciała z... chyba to jest Bielenda, o ile dobrze pamiętam, Bielenda. Bo gdzieś tam jak byłam u rodziców, to sobie zużyłam tam na łydkę taką małą próbkę. Dlaczego to zostawiłam? I zostawię sobie to dalej, bo to ma zarąbisty zapach, super się wchłania, super nawilża. I stwierdziłam, że muszę mieć tą próbkę, żeby o tym kosmetyku nie zapomnieć. Także tak Wam tylko pokazuję i włożę sobie... włożę sobie nawet do tego... do tego pojemnika, tutaj niech sobie będzie za dużo tego sobie, ale dobra i będzie na mnie czekać. Wywalam też Glow, Glow to jest podkład w tym cushion tak zwanym, w takiej podusi, Cover and Glow z Miszy. Generalnie wywalam jego i wywalam jeszcze jeden z Miszy, właśnie taki cushion, Velvet Finish Cushion. Ja nie rozumiem, jak można tych cushionów używać, tych poduś. One są obleśne, oblepiające, wstrętne, one leżą na skórze, one nie zastygają, nawet z Miszy, słuchajcie, BB Perfect Cover mam dzisiaj na twarzy, najlepsza rzecz do twarzy, jaką znam, a te kaszony z różnych marek używam i zawsze jest to, one się, mam wrażenie, że twarz się pod nimi poci, że one się wyświecają, one są takie obślizgłe, takie, no wstrętne są, wstrętne są. Ja chyba gdzieś kupiłam z ciekawości sama na Estylu, jakiś bon miałam, ale to chyba z 2 lata temu i one tak leżały, stwierdziłam, że no nie tknę ich, po prostu wyrzucę. To są takie kosmetyki, które jak nałożycie na twarz, to już czujecie się obklejone, jak przejedziecie palcem, to Wam się zmazuje wszystko, paskudstwa, nie wiem, dla mnie to jest totalnie nie dla mnie formuła po prostu. Dobra, co jeszcze wywalam? Wywalam też, tutaj mam ten, jak on się nazywa, konczaka. Konczaka z węglem aktywnym. Ja zawsze kupuję konczaki w Hebe, jak są na promocji, za jakieś 9 zł w cenie promocyjnej. To kupuję, miałam te czarne, co 3 miesiące je wymieniam. Teraz właśnie miałam lekki poślizg i się zorientowałam ostatnio, że ej, chyba trochę dłużej już używam tego konjaka, no i okazało się, że kupiłam w styczniu go, więc od razu zamówiłam kolejny, tym razem jakiś z aloesem, nie wiem, zobaczymy jak się sprawdzi, ale te czarne właśnie z węglem aktywnym były fajne. Ja używam konjaków tylko do zmywania masek. Do zmywania masek, nie używam ich do takiego normalnego mycia twarzy. Nie wiem, czuję, że nie potrzebuję aż tak tam pocierać tego wszystkiego, mimo że to jest, wiecie, no takie obślizgłe, miękkie i tak dalej, ale jakoś nie potrzebuję tego. Więc do zmywania masek co 3 miesiące wymieniam, no i będziecie pewnie w dękach widzieć po prostu co 3 miesiące takie konjaczki. Kolejna rzecz, którą mam, tu jeszcze jest całkiem sporo. Co ja tutaj mam? Kerastase Micro Peeling. O! Zamawiałam właśnie ten Scalp Advance z L'Oreala. I była opcja, freezer chyba strona się nazywa, i była opcja, że można sobie za chyba złotówkę domówić zestaw próbek z Kerastase. Co stwierdziłam, no spoko, biorę. I tam był tak, szampon, który miał kokamidopropyl betain, więc dałam go, nie wiem, komuś rodzicom chyba. Był peeling, mikropeeling, to jest peeling złuszczający, ale z drobinkami. Było jakieś serum, którego jeszcze nie zużyłam i była odżywka, którą dzisiaj nałożyłam na włosy i szał nie robi. I zużyłam też ten mikropeeling. Powiem Wam, że bardzo przyjemny, to tak naprawdę dla mnie to był bardzo dobrze pieniący się gęsty szampon z drobinkami, a po nim używa się jeszcze normalnie szamponu, ale ja bym spokojnie mogła zużyć tylko to i myślę, że te włosy by wyglądały całkiem spoko.
I tutaj mamy, i jeszcze mamy tu kwas salicylowy, tak, więc no w sumie taki złuszczający na dwa sposoby. Natomiast mi się nie wydaje, żeby on był tak jakoś super złuszczający, bo zauważyłam, że po tygodniu już te włosy szybko, znaczy właściwie ta skóra głowy już szybko przy każdym myciu była taka niezbyt świeża, więc wolę jednak Peelings Bundy za tam 39 zł na przecenie. I tutaj to jest seria K Symbiose, tak, tak to się nazywało. Dobra, jedziemy dalej, to jeszcze nie koniec. Zużyłam również balsam do ciała, lekki balsam nawilżający, który jest niedostępny. Mam jeszcze jedną butelkę z marki Cloche i dlaczego tak jęczę, że jest niedostępny? Bo to jest zarąbista wersja zapachowa, która pewnie mi się nie sprzedawała. To jest ta wersja zapachowa Himalayan Crystal Salt, czyli sól himalajska. To jest zapach czystości bogatych Amerykanów. Już Wam o tym mówiłam, bo to jest kolejne moje opakowanie, które zużyłam. Bogatych właśnie takich amerykańskich, nie wiem, osób, które mają całkiem niezłe domy z basenem i tak dalej. Tak mi się kojarzy, bo ja po prostu poznałam takich ludzi, jak byłam w Stanach. W sensie nie na cześć, tylko moja babcia u nich pracowała. I no to jest właśnie zapach, którym się kojarzy z taką klasą wyższą troszeczkę w Stanach. Piękny, świeży, lekki, super się wchłaniający i już go nie robią, kurde. Robią o zapachu Earl Grey i robią o zapachu Orange coś tam. A ten Orange jest trochę podobny do tego, ale nie jest aż tak fajny. Mam jeszcze jedno opakowanie i będę je właśnie niedługo teraz używać. Strasznie żal, że marka Cloche zrezygnowała z tego zapachu, no ale dla mnie samej nie będą tego robić, wiadomo. Ale świetny. Jeżeli chodzi o działanie, super nawilżający, leciutki, fajny. Wydajność średnia, bo tutaj było tylko 100 ml, więc to właściwie starczy na jakieś 8-9 dni. Może 10, ale no uwielbiam ten balsam. Jezu, wiecie co? Ja nie wiem, czy ja dam radę to wszystko zrobić. Nie, po prostu nie wiem, bo strasznie tego dużo. I tutaj Trust My Sister, maska humektantowa do włosów. Ja jej używałam głównie do ściągania, do przyolejowania, do emulgowania oleju, ale używałam jej też czasem tak jako maski humektantowej, tylko że nie nakładałam na jakoś strasznie dużo. Fajna. Włosy po niej, nie używając jej jako emulgatora, tylko właśnie używając jako rzeczywiście już maski w końcowym etapie, włosy były takie gęste po niej, takie dużo ich było, takie mięsiste, więc była spoko, naprawdę spoko. Miała delikatny zapach, była w miarę wydajna. To jest maska do wszystkich, zdaje się, rodzajów włosów z hibiskusem, kwasem hialuronowym, sokiem z aloesu. Hibiskus, ekstrakt z ziaren hibiskusa, z tego co widzę. I tutaj do każdej porowatości taka z holograficzną naklejką. Bardzo, bardzo fajna. Jak coś, to myślę, że warto spróbować. Świeczka kolejna, bo właśnie ja mam tak wszystko powsadzane, słuchajcie. Ta maska była w środku w świeczce, żeby mi się mieściło. Tym razem świeca z Bath & Body Works. Tak wygląda środek, na tyle się wypaliła. O, idzie Sławciu. Sławciu przez większość dnia dzisiaj się chowa za meblami w kuchni. Nie mogę go wziąć do góry, słuchajcie, bo miał kastrację wczoraj i bardzo się boi. Jak tylko ja się poruszę, gdzieś przemieszczę po domu, to on ucieka właśnie do kuchni, bo się boi, że go wezmę do pani weterynarz. Zresztą, jak byliśmy tydzień temu na klasyfikacji, takiej kwalifikacji do tej kastracji, to właśnie od tamtej pory zawsze, jak tylko się poruszam, to on ucieka za meble, bo boi się, że go chcę wziąć, wiecie, do lekarza. No i wczoraj to było straszne, bo on był na czczo, teraz story time, on był na czczo od godziny 1 w nocy, o 12 miał zabieg i właśnie chował mi się za szafką, jak zobaczył. To jest dosyć ciekawe, całkiem sprytne jak na kota, bo jak się przemieszczam, to on się chowa. I jak się przebieram na przykład, jak założę buty albo przebiorę spodnie dresowe takie po domu na dżinsy, to on się chowa, on czai takie rzeczy. No i schował mi się za tymi meblami, a ja musiałam wychodzić z nim. Jeszcze musiałam mu tego zawieźć do szkoły i tak dalej. I wiecie co, to było okrutne, potworne, ale ja bym go nie dosięgnęła w żaden sposób. Musiałam wziąć karmę, poruszać karmą, żeby słyszał, że dostanie jedzonko, a on szał dostawał z głodu i dopiero wtedy wyszedł. Ja mam takie wyrzuty sumienia. No ale nie miałam jak go wyciągnąć zza tych mebli inaczej. I wtedy go złapałam, no i biedny był głodny później jeszcze przez parę godzin, no ale jakoś patrzy się na mnie, Boże. Miał narkozę, był taki biedny wczoraj, leżał cały dzień. Leżałam z nim i go głaskałam, on spał taki, przykryłam go kocykiem, tak jak się nigdy nie daje przykryć niczym, to leżał taki bidul. Dlaczego miał teraz dopiero kastrację? Bo Kirosław ma 6 lat. Dlaczego miał teraz dopiero kastrację? Bo Kirosław teraz dopiero
zaczął znaczyć teraz, po 6 latach. Pani weterynarz stwierdziła, że prawdopodobnie wynikało to z zawartości tego mieszkania osobowej po prostu, że ktoś tutaj był, kto wpływał źle i teraz Kirosław się rozkręca jako pełnoprawny kot i samiec. No, wiemy o kim mowa i tak dalej, nie kontynuujemy. W każdym razie jest bida, wczoraj się nim opiekowałam, dzisiaj już nagrywam, bo widzę, że się trochę porusza, ale spaliśmy razem, ja spałam dzisiaj na kanapie, nie na łóżku, tylko na kanapie przy nim blisko, na oparciu kanapy przy kaloryferze. Także biedaczek. Nie mogę go wziąć na ręce, no bo ma tam jajka, wiecie, pocięte i to go boli, więc staram się go na ręce nie brać. Jak ewentualnie gdzieś go muszę, wiecie, wyżej przełożyć na przykład na wannę, żeby się chociaż trochę wody napił z kranu, no to wtedy go biorę, a tak to jest biedny strasznie. O 12, nie wiem, która jest godzina w tym momencie, o 12 mu muszę dać i dopiero o 12 tabletkę przeciwbólową, to jak będzie te 12, załóżmy, godzin. No i widać, że cierpi, widać, że go boli, widać po nim to po prostu, widać po oczach, widać po takim spojrzeniu. Biedny jest strasznie, ale da radę. No. Dobra, wracam do świeczki. Ale się rozgadałam o Kirosławie. Beach Sage and Mint, bardzo przyjemny, świeży zapach, duża świeca z Bath & Body Works. Nie lubię tego, że one się nie wypalają do końca. Tutaj trochę schrzaniłam też na koniec, bo widzicie, że nie wypaliłam ich równomiernie, no bo po prostu one są za duże i za mocny by był ten zapach. Ale jak nie są przy końcu, tylko jest ich tak normalnie troszeczkę więcej, to ja nauczyłam się je palić po jednym albo po dwa knotki, dlatego że one ogólnie bardzo dobrze się wypalają w całości, nawet jeżeli takie palę. Widzicie, że troszkę mi tutaj przykopciła już pod koniec. Bardzo przyjemny, świeży zapach, lekki zapach, taki odświeżający. Tak. Także spoko. Duży słoiczek szklany. Ok, odłożymy. I coś tutaj mam. O, i mam przykrywkę. A, przykrywkę dałam tutaj, bo chcę Wam pokazać. Niektóre ze świec z Bath & Body Works mają takie piękne przykrywki, bez napisu Bath & Body Works, tylko właśnie takie. I wiecie, co ja robię? Ja je zostawiam i na przykład mam w łazience, zamiast takiej uśmądranej mydelniczki, to kładę sobie, bo miałam mydło do twarzy, kładłam sobie to i na tym mydło. Wygląda to świetnie, bo jest po prostu bardzo ładne samo w sobie i zostawiam dlatego takie pokrywki. Bardzo fajnie to wizualnie też wygląda, nie? Jako taka płaska mydelniczka, a jest też to fajne pod tym względem, że jest takie, widzicie, falowane na przykład, albo różne tam inne, mam takie drugie w łazience, różne inne wzorki takie są jakieś i dobrze mydło obsycha na tym, nie jest tak, że się przykleja, ciapie i tak dalej, więc bardzo spoko wykorzystanie wtórne. Jedziemy dalej. Puder Vibo Aqua Mist Powder. Bardzo puder wychwalany przez kilka osób na YouTubie. Stwierdziłam, że kupię, bo taki tani, spoko. Mocny zapach. Puder jest lekko taki żółtawy, jakby coś takiego. Mocny zapach, ale do zniesienia. Przyjemny. I on rzeczywiście bardzo ładnie wygląda na twarzy. Bardzo ładnie wygląda na twarzy. Natomiast trochę szybko się wyświecał, więc to jest takie troszeczkę oszukane denko, bo ja wiem, tak 1/3 wsypałam do takiego osobnego słoiczka, w którym mam mieszankę pudrów. Jak mi się jakieś pudry kończą, to tam je dosypuję, robię sobie taką mieszankę, albo właśnie takie, które już nie mogę zmęczyć, to wsypuję tam i dosypuję na przykład częściowo puder, który jest świetny i wtedy te pudry zyskują trochę tych właściwości, trochę tych, a no lepsze są. Także moja twarz się po nim wyświecała i troszkę mącznie wyglądał na twarzy sam w sobie. Używałam go często właśnie do nagrywania, ale tak na co dzień to raczej nie, bo no nie był za dobry moim zdaniem. I dalej. Zużyłam wreszcie szampon w kostce uniwersalny do wszystkich rodzajów włosów z mydlarni 4 szpaki. Czyli to jest ta kostka w takim kremowym, jasno-pomarańczowym kolorze. Bardzo dobry szampon, świetnie oczyszczający, super działający na moją skórę głowy. Bardzo dobry. Jeżeli chodzi o szampony w kostce, no to wiecie, że to jest moja ulubiona forma szamponów. Jest to też trochę bardziej, wiadomo, ekologiczne. Ja nie mówię, że tutaj szaleję na punkcie ekologii, ale jak mogę w jakichś tam aspektach, to zawsze troszkę się staram. To są takie aspekty tak naprawdę, których Wy nie widzicie tutaj na YouTubie, nie? Bo Wy widzicie, że ja pokazuję ubrania i pokazuję kosmetyki, no to od razu z automatu, no to jest człowiek, który ma ubrania i kosmetyki i to jest nieekologiczny człowiek, nie? A tak naprawdę, no życie ma troszkę więcej aspektów jeszcze. Na przykład samochody i tak dalej, nie? Tak.
Więc ten szampon jest świetny, zielony i pomarańczowy to są oficjalnie moje dwie ulubione wersje tego szamponu. Mam właśnie w zapasie zieloną, teraz niedługo będę zużywać, jak tam zobaczymy, jak będzie z tym Scalp Advanced. Mam jeszcze teraz szampon, którego używam z Inni Mini nawilżający, też był świetny, dopóki nie przeolejowałam włosów i coś mi tam zaczyna nie grać, albo po jakimś czasie po prostu sam z siebie zaczyna nie grać. Zobaczymy. Chciałam nawet go dać do ulubieńców, tak po pierwszych kilku użyciach, ale teraz na pewno w nich nie wyląduje, bo ja mu muszę, wiecie, muszę go jeszcze pod lupę wziąć. Ale ten rewelacja, wiecie o tym doskonale, że ja lubię te szampony. Kolejna rzecz, którą zużyłam, to są Petit Fee płatki pod oczy z agawą i muszę powąchać opakowanie. Wiecie? Bo mam jeszcze jedno opakowanie tych płatków. Nie, i jest taki sam zapach, bo wydawało mi się, że coś jest nie halo tutaj z tym zapachem w nowym opakowaniu, które mam otwarte. Tak mi się coś, że jakiś taki dziwny jest, ale widzę, że ten też taki jest. Wiecie co? To są płatki, które można kupić na promocjach za 50 zł na polskich różnych stronach. Ekobieca pewnie, nie wiem, Ezebra i tak dalej. Nie pamiętam, gdzie ja swoje kupiłam, ale pierwsze, które kupiłam, kupiłam na YesStyle. I nie wiem, coś się w tych płatkach zmieniło. Bo te kupione, YesStyle jest dystrybutorem oficjalnym Petit Fee, bo jak mam takie deneczka z tych moich płatków z shopem z Secret Key, to byłam w stanie sobie do tych oryginalnych, nie mówimy tego słowa, do tych z YesStyle'a przełożyć to deneczko, ono pasowało idealnie i po prostu używać, bo w tych nie ma denka, jest sama, nie ma tej przykryweczki takiej dodatkowej, żeby położyć tą łyżeczkę. I byłam w stanie to zrobić bez problemu i nawet radośnie, jak skończyłam ostatnie właśnie moje shopy, to wzięłam sobie tą przykrywkę i ja przełożę sobie do tych. Nie pasuje. Zmienił się rozmiar opakowania. Nie wiem, co jest grane. Mam wrażenie, że jest troszkę inny zapach niż tych z YesStyle'a też. No i cena jest trochę niższa, bo na YesStyle'u one są drożej, więc ja tutaj nic nie chcę mówić, ale więcej chyba nie kupię po prostu z polskich sklepów tych płatków, bo tak też mnie bardzo dziwiło to, że no ta różnica cen jest taka, wiecie, na początku się tym zachłysnęłam, że wow, na YesStyle'u będą one kosztowały tam koło 100, a tutaj tylko 50, no to biorę, nie? I wzięłam sobie kilka opakowań, ale tak jakoś działania też za dobrego nie miały, tej esencji też w nich dużo nie było. Teraz używam troszkę innej wersji, jest dużo lepsza, ale ta z agawą mam jeszcze dwa opakowania, no i zużyję, bo mam, ale no właśnie, i w tym, i w tych następnych agawach, które otworzyłam z ciekawości po prostu, że może będzie więcej esencji, jest jakoś tak tej esencji niedużo. Nie są to najlepsze płatki, najlepsze dzieci Boga, płatkowe, podoczowe. No. Rzuciła mi się, poturlała aż pod kanapę, dobra. Okej, okay. Co jeszcze wyrzucam, słuchajcie? Nude, Neonail, żel. Lakier hybrydowy. Dlatego, że go mam po prostu już za długo. Widzę, że konsystencja jeszcze jest spoko, ale mam go za długo. Pokażę Wam kolor. To jest bardzo ładny kolor, jakbyście chciały taki nudziak. Taki ciemniejszy nudziak. Taki. Jest bardzo ładny, ładnie pasuje do jasnej karnacji, bo wiadomo, że lakiery też nam bardziej bądź mniej mogą pasować. Natomiast lakiery z Neonaila są dosyć takie... Nie przepadam za tą jakością. Dawniej lubiłam, teraz nie przepadam. Dobra. Co jeszcze mam? O, to jest fajne z Nakomi, słuchajcie. Nakomi, czy to jest jakiś next level? Nie. Stunning Skin seria. Kwas migdałowy i PHA 10%, plus PHA 10%, czyli jakieś tam kwasy PHA i kwas migdałowy. Wiecie co? To jest serum, którego używałam w mojej takiej mieszanej pielęgnacji na zmianę z retinolem, z nawilżaniem itd., itd. Doskonały kosmetyk, niedrogi, ale doskonały, niestety. Data ważności się skończyła, zmazała się, ale pamiętałam jak używałam, że już się skończyła, bo używałam jeszcze troszeczkę tam z tydzień czy dwa po tej dacie, pamiętam. Bardzo dobry kosmetyk, woda kokosowa, kwas laktobionowy, kwas migdałowy, tutaj jest napisane jeszcze. To było takie serum, nawet jest, no bo jeszcze jest w środku, tak jakby wyrzucam po prostu, bo mówię, że się przeterminowało. Żelowa konsystencja, wodnista żelowa, świetnie się wchłaniające i powiem Wam, że jak ja to nakładałam wieczorem i rano zmywałam pielęgnację nocną, to twarz była tak gładka, świetny kosmetyk. To jest też kwas migdałowy, kwas i kwasy PHA, to są kwasy delikatne, które mogą być... Zdaje się używane też przez osoby z cerą wrażliwą. Powiem Wam, że świetny kosmetyk, naprawdę. Także no, jak coś. Nakomi tutaj zrobiło dobrą robotę. Tak jak
ja tak podchodzę, że tak powiem, z dozą nieufności do takich tańszych kosmetyków pielęgnacyjnych, ale kwas to kwas. Ja to usłyszałam. O kwasie to było? Czekajcie, muszę się upewnić, muszę sobie przypomnieć. Tak, chyba o kwasie, tak. Tak, o kwasie. Usłyszałam to od technologa pewnej marki kosmetycznej polskiej, bo tak z ciekawości zapytałam, akurat miałam taką rozmowę i zapytałam, no, że dobra, no to retinol, są wiadomo, różne rodzaje, witaminy C i tak dalej, a jak jest z kwasami? A on mi powiedział, słuchaj, kwas to kwas, kwas to kwas, tutaj nie będzie jakiejś jakości niesamowicie innych, kwas to kwas. I powiedział to facet, który robi drogie polskie kosmetyki, więc tak Wam tylko mówię, że... No właśnie, kwas to kwas, także na komis za kilkanaście złotych kwas zrobi Wam to samo, co załóżmy, nie wiem, jakiś drogi bardzo kwas również. Przekazuję, może nie powinnam tego mówić, może zostanę gdzieś zbanowana w polskich markach kosmetycznych droższych, ale tak, ja to usłyszałam od kogoś, kto właśnie się tym zajmuje. Dobra, na komi, o, a to kolejne na komi i to, słuchajcie, to jest coś, co ja napoczęłam w zeszłym roku, zawiozłam to do rodziców, bo mój młody był tam na wakacjach i zobaczyłam, że stoi w dalszym ciągu niezużyte i wcale się nie dziwię. I ja o tym kosmetyku, dalej ładnie pachnie, bo pięknie pachnie. Ja o tym kosmetyku słyszałam bardzo pozytywne rzeczy na YouTubie. Boże, jaki fajny filtr! Filtr do twarzy na Comi Next, na Comi Golden Rays i to jest wersja City niebieska. Ja, jak tego użyłam pierwszy raz w zeszłym roku, to stwierdziłam, że no. And way. To jest okropna konsystencja. Nie wiem, jak suchą cerę trzeba by mieć, żeby to móc używać do twarzy. Zapach jest piękny. Trochę się kojarzy z takimi cukiereczkami, które były w takich foliowych, długich rureczkach i one miały takie fajne pastelowe kolory. Kojarzy mi się z tymi cukiereczkami ten zapach. Ale konsystencja jest tak gęsta, tak marząca się, tak bieląca. Nie wchłaniająca się, nie zastygająca, coś wstrętnego. Pamiętam, że jak byliśmy na Kryspinowie z Miłoszem nad wodą, to już po spróbowaniu tego na twarz stwierdziłam, że no, no nie ma mowy po prostu. I użyliśmy tego na ciało, no ale to w życiu. Słuchajcie, nie, nigdy w życiu po prostu. Coś okropnego, 50 ml. Naprawdę gorszego filtra, a już... Bu, na twarz, to ja w rękach nie miałam. Gorszego pod tym względem właśnie, no zależy, jak ktoś lubi być obklejony, obsmarowany i biały, no to okej, okay, spoko jest, ale dla kogoś takiego jak ja, kto lubi, żeby filtry się wchłaniały, nie bieliły, chroniły, były dobre pod makijaż, to nigdy w życiu. Kolejna rzecz, którą skończyłam, o no właśnie, mamy porównanie. A, no i dlatego to przywiozłam, żeby Wam opowiedzieć o tym filtrze, bo nigdy Wam o nim nie opowiadałam, ja go gdzieś też dostałam w jakimś PR-ze. No, widzicie, no, jak z PR-u to też można powiedzieć złe rzeczy, no bo jak złe, to złe. Neogen, najlepszy filtr na świecie. Neogen Aerie Sunscreen, najlepszy filtr, naprawdę. To jest filtr, który nie bieli, który się wchłania i zastyga, nie roluje się. Jest idealny pod wszystkim, pod każdym kosmetykiem do makijażu, którego używałam. Nie sprawia, że twarz się przyspiesza wyświecanie, nie przyspiesza wyświecania się twarzy. Jest najlepszy na świecie. I co Wam chciałam powiedzieć? Teraz mówiłam, że będę Wam mówiła o zniżkach. Słuchajcie, na YesStyle'u, jak widzicie ten film w... Co dzisiaj jest? Piątek? Zobaczycie go w sobotę. Jest dzisiaj sobota. Jest jeszcze zniżka minus bodajże 15% na hasło, które się gdzieś tutaj Wam pojawi. Ja dostaję... mam newsletter po prostu i przychodzą mi maile i dlatego się z Wami dzielę tymi zniżkami. Na całe zamówienie chyba tam 15% albo coś takiego. Jak coś, to szczegóły będziecie mieć w opisie i tutaj się Wam też pojawiło. I najfajniejsze jest to, że ona się łączy z tą moją zniżką SL Insta, którą macie na 2 do 5%. 2 to jest chyba jak powtórne zamówienie, a 5% jakbyście pierwszy raz zamawiały. Te zniżki się łączą, więc tam chyba wyjdzie właśnie z 20%, o ile się nie mylę, czy to jest 15. Wydaje mi się, że 15. I dlatego o tym Wam teraz mówię. To jest coś, o czym chciałam Wam powiedzieć, bo te zniżki co jakiś czas właśnie przychodzą mi na maila, ja się głównie dzielę na Instagramie, ale tak stwierdziłam, że jak dzisiaj nagrywam ten film, to ta zniżka będzie jeszcze jutro i mogę Wam o niej powiedzieć. Także rewelacyjny i jak coś to teraz przy tej zniżce nie polecam go kupować. Dlaczego? Bo ja mówię, że tu zniżka fajna i tak dalej. Dlatego, że oni teraz wywintowali jego cenę na $26, a jego można czasem kupić, jak go porządnie przecenią, za 15-16. Można go też kupić na Notino
za ponad 100 zł. Ale to jest najlepszy filtr. Ja mam jeszcze chyba dwa zapasowe opakowania. Nic do niego nie ma fiku. No sorry, ale tak jest. On może być tylko problematyczny, jeżeli macie suchą cerę, bo on nie jest to filtr, który nawilża. O, on nie ma tak, że wysusza twarz, ale trzeba dobrze nawilżyć twarz pod niego po prostu. I druga rzecz, którą zużyłam, to jest Retinol Intense Sun by Me marka. I to jest krem pod oczy z retinolem i z retinalem. Tu mamy bardzo małą zawartość, bo to jest 0,1% retinolu. Retinalu pewnie jest jeszcze mniej, ale to jest, no właśnie, to jest krem pod oczy. I ja pierwsze opakowanie, pamiętam, że dostałam od YesStyle'a i to jest to pierwsze opakowanie. Drugie opakowanie kupiłam sobie i teraz znowu można było w ramach tam comiesięcznego wyboru jednego kosmetyku z jakiejś tam puli, którą wrzucają, no tam wrzucają kilka rzeczy, jakieś ubrania straszne i tam parę kosmetyków. Mogłam sobie właśnie wybrać jedną rzecz i sobie znowu wybrałam ten krem. Więc niech to będzie dla Was dowodem. Mam to opakowanie, które mi się skończyło, opakowanie, które napoczęłam, ale na razie zostawiłam, bo skończyłam retinol, właśnie skończyłam tym kremem i później jeszcze maskami. No i mam kolejne opakowanie. To jest świetny krem pod oczy, ale ja go używam też do całej twarzy. To jest krem pod oczy z retinolem. Tu jest napisane, że pod oczy, do szyi, dekoltu i tak dalej. On jest super do całej twarzy. Jeżeli chodzi o podrażnianie, on mnie nie podrażnił nigdy tak, żeby mnie jakoś podrażnił. No właśnie, to jest fajne, że na skórę pod oczami. Natomiast mówiłam Wam wcześniej, że czasami miałam tak, a to zazwyczaj go używałam za często bądź za dużo, że później przy innych etapach troszeczkę mogłam mieć, na przykład przy tym płynie do demakijażu dwufazowego, dwufazowym płynie do demakijażu wodoodpornego, to miałam czasami takie, że coś mnie piekło i ja to kładę na karb tego kremu, ale pewna nie jestem tak naprawdę. Natomiast on jest świetny do zaczynania kuracji retinolem i do kończenia kuracji retinolem, bo tutaj mamy tą zawartość taką niezbyt dużą, więc możemy, ja tak przynajmniej robię, zaczynam nim kurację, później przechodzę na sera i kończę nim kurację, no to w tym wypadku jeszcze masek używałam, kończę nim kurację na tej zasadzie, że daję go później coraz rzadziej i przerywam właśnie. Nie chcę w lecie używać retinolu, nie wiem, nie mam do siebie tyle zaufania, żebym się nie splamiła cała, wiecie, jakimiś przebarwieniami. Także tak, to opakowanie skończyłam, mam tutaj kolejne, jak coś, to warto zamówić, bo to jest świetna rzecz. No i właśnie mam jeszcze kolejne napoczęte, ale jego można przez rok zużyć, więc jak ja sobie wyliczyłam, napoczęłam, jak to skończyłam, to napoczęłam chyba w marcu to kolejne, więc do marca następnego roku powinnam je zużyć, więc zużyję je sobie tam we wrześniu i tak dalej. Świetna rzecz, to jest rzecz świetna. To Wam chciałam powiedzieć. I co mamy dalej? Dalej mam... Gdzie jest obcas? Dalej mam coś, co zużyłam i do czego nie wrócę. Jest to Carolina Herrera Good Girl. Nie wiem, czy to jest woda perfumowana, czy to jest woda toaletowa. Chyba tutaj jest 30 ml. To jest zapach. Ostatnio oglądałam jakiegoś gościa, który zajmuje się perfumami właśnie. I on robił taką klasyfikację najbardziej zniewalających chyba... zapachów dla kobiet, czy takich najbardziej sexy. I to było na 9. miejscu. To jest zapach, który dużo z Was lubi, ja o tym wiem. Dużo osób go zna, dużo osób go lubi. On jest przyjemny, ale on jest taki... jest kobiecy, jest rzeczywiście sexy, jest troszkę głębszy, ale... on jest trochę taki jak różowe winogrona przy czarnych winogronach. To inaczej wytłumaczyć. Jak macie takie czarne winogrona, one są takie czarne, takie głębokie, a obok macie takie, które są trochę bardziej takie jaśniejsze, różowe i są takie... no to jest dla mnie taki zapach. On jest ładny, ale on jakby nie przechodzi w fajne zapachy. Jest taki płaski, jak dochodzi do tej ostatecznej nuty, to jest płaski, tam się nic nie dzieje, nie jest wyszukany, jest takim zwyklakiem, jest taki... mało wyrafinowany. O, tak bym to nazwała. Taki... tak nic się nie dzieje. Także ja do niego wracać nie będę. Jest... to najprościej chyba tak powiedzieć. Nie jest wyszukany, nie jest ciekawy, jest płaski, jest... taki... konformistyczny, taki... szukam określeń, żeby jak najbardziej to moje uczucie wobec tego zapachu Wam opisać. Pospolity, o. To jest zapach pospolity. Ładny, ale pospolity i tak, pospolitość. To jest kwintesencja tego zapachu. Dobra, jedziemy dalej. Co jeszcze wywalam? Elysium,
lakier hybrydowy. Fajne mają te lakiery. Słuchajcie, kiedyś, pamiętam, z 2-3 lata temu dostałam od nich paczkę, jak nie 4. Piękny brąz, ale on już troszeczkę zgęstniał i też jest na pewno po dacie. Ale jak coś, to mają fajnej jakości lakiery. Także wywalam 65 odcień i wywalam jeszcze 0,74. To jest taki zielony, brokatowy, też z Elysium. Też fajny efekt, powiem Wam. Ale też jest gęściochem już w tym momencie. Takim zaraz skapnie. Z takimi zielonymi brokacikami. Fajne te lakiery były. Zwłaszcza ten brązowy właśnie lubiłam używać. Tu jeszcze coś mam. Aha, jeszcze czerwony. Czerwony też mają bardzo fajny, słuchajcie. On by jeszcze był dobry w sumie do malowania. Troszkę zgęstniał, ale jeszcze by był dobry. Natomiast no, data już jest średnia. Natomiast ten czerwony odcień 031, on miał kiepskie krycie. Akurat ten miał takie niezbyt fajne krycie. Coś jeszcze tutaj mam. Aha, pokażę Wam lakier, który bardzo lubiłam z Neonaila. Bardzo fajny kolor. Circus Wave to się nazywa. 5800-1. I bardzo się zdziwiłam, jak go otworzyłam ostatnio, bo co jakiś czas robię taki troszkę przegląd lakierów i część wywalam. Też jest po dacie, ale jak zobaczyłam to... Kolor jest świetny jesienny, ale jak zobaczyłam, co tu się wydarzyło, jeszcze takiego gluta wtedy mi się udało wyciągnąć. Jakieś takie gluty, no to stwierdziłam, a chyba już jest czas na niego. Więc on też idzie w kosz. Była ta faza na lakiery hybrydowe, nie? Wcześniej. Ja, że tak powiem, mi się udzieliła. Co jeszcze wykończyłam? Co jeszcze zużyłam? A co tu jest w środku? Tu jest esencja. Tu nie mogę tego dać na płasko, bo się boję, że mi się wyleje. Nawet nie wiedziałam, że tu jest więcej esencji. Słuchajcie, Green Tea Gauss Peeling Neogen. Miałam też gdzieś dołączony do jakiegoś zamówienia taki płatek peelingujący. Jakież to było dobre. Też go ostatnio zużyłam w ramach zużywania właśnie takich opakowań. Jakie to było fajne. Czy Wy wiecie, jak on fajnie, nie wiecie, to Wam opowiem, jak on fajnie mi wyczyścił zaskórniki tutaj na nosie? Mówię Wam, jedno użycie. Tu jest wszystko po koreańsku, kurde, napisane, więc ja nie wiem, co jest w środku. Myślę, że to jest jakieś kwasowe, ale tak, twarz gładziuteńka, pory dużo jaśniejsze, dużo takie bardziej wyczyszczone. Bardzo fajna rzecz i tu mamy taki płatek, który ma stronę właśnie peelingującą, no i tu jest taka esencja i drugą stronę ma taką gładką, watkową do przetarcia sobie pod koniec. Później to się zmywa i nakłada się normalną pielęgnację, tonik i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna rzecz. Można kupić w takim dużym opakowaniu w słoiku i ja nie wiem, czy się właśnie nie skuszę przy którymś tam zamówieniu, jak będę zamówiła z Estyle albo ze Style Vanny, to wydaje mi się, że sobie zamówię. To jest chyba też trochę drogie, ale fajne, dobrze działające, tak, że widzicie efekt od razu, nie? Ad hoc. Kolejna rzecz, którą zużyłam, godzinę myślę będę gadać, conditioner, czyli odżywka do włosów z marki Corre, znowu z kalendarza adwentowego, kompletnie nic nie robiła. Zapach lekko miodowy, bo nie wiem, czy to nie jest czasem właśnie z jakimś miodem. Nie, aloes i dyptym. Bardzo przyjemny zapach. Nie rozplątywała włosów w ogóle. Nie obciążała ich też, ale no, ciężko je było po niej rozczesać. Tak jakby mogłabym równie dobrze nie użyć nic. No. Chociaż może tam minimalnie te włosy rozplątywała, ale nic więcej nie zauważam, żeby ona robiła. Dobra, jedziemy dalej, bo tu jeszcze nie koniec. O, proszę, tu jeszcze mam pełno rzeczy. Zużyłam również Scrub and Wash Sweet Mango Foam, taką piankę do mycia ciała. Znakomi, bardzo przyjemny zapach tutaj, też sztuczny, jak to na Komi, ale taki przyjemny, taki z kategorii zielonych zapachów, z mango. To się absolutnie mi nie kojarzy, raczej jakieś takie... cytruski, zielone herbatki. Oni mają dziwnie, naprawdę, bo rzeczy mają tak ponazywane, że to nie ma w ogóle połączenia jakby z daną rzeczą. Nazwa zapachu. Zapach jest inny niż ta rzecz naprawdę pachnie. Sztuczne mają strasznie zapachy generalnie. No do tego dążę. I teraz tak, to jest pianka myjąca. Taka pianka myjąca, tak jak Wam mówiłam, że na dużo mi wystarczyła na długo ta z manufaktury piękna, ta biała czekolada cudowna, to schodzi na 3 razy, max 3,5, 4. Nie są to wydajne produkty. Wiecie, co mnie strasznie wkurza w niektórych polskich markach, między innymi w Nakomi, że tutaj mamy 180 ml, a opakowanie jest jakby co najmniej tutaj było pół kilo tego i podobnie ma ten Trust My Sister, no i jeszcze parę innych marek. Opakowania są dużo większe niż pojemność samej rzeczy. One są w środku po prostu takie, wiecie, w ten sposób zrobione, żebyście myślały, że dużo kupujecie, a tak naprawdę 180 ml to jest, no,
Czekajcie. Zobaczymy. Zaraz. Ile tu? Tu jest 250. Popatrzcie. To jest praktycznie mniejsze nawet opakowanie. Widzicie, nie? Może jest minimalnie wyższe. Ale tu jest 250, a tu jest 180. Opakowanie jest takie samo. A to jest przecież 70... A nie, bo tu jest gramy, czekajcie, a tu jest mililitry. To nie, dobra, to nie. Ale kiedyś porównywałam już te opakowania znakowe z innymi, takimi, gdzie było samo opakowanie takie cieniutkie. To jest takie i takie, taka różnica. Także bardzo tego w tej marce nie lubię, bo to jest marnowanie plastiku na głupie oszukiwanie tak naprawdę ludzi, że dostają więcej i tyle. Co jeszcze mam? Perfect Rose z Neonaila, też widzę, dałam tutaj, wywalam. To był lakier, który był okropny, dlatego że on fatalnie krył, był gęsty, więc gluty się robiły na paznokciach. Nigdy go nie lubiłam i użyłam go chyba raz tylko. Zrobiłam takie wielkie kołki na paznokciach. I tutaj jeszcze mam coś, co uwielbiam. Semilac Indian Roses. Indian Roses. No właśnie, i dlatego go wywalam. Ale nie ma pędzelka, pędzelek został w środku. Ale też jest podacie. Natomiast to jest jeden z najpiękniejszych kolorów. Mam w ogóle pomadkę też w tym kolorze, bo Semilac swego czasu miał kosmetyki makijażowe. Nie wiem, czy jeszcze mają. Rewelacja. Mam nadzieję, że się nie pobrudziłam nigdzie. Rewelacyjny, piękny kolor. To zdecydowanie Wam polecam i sama też do niego raczej wrócę. Kolejna rzecz, którą prawie że zużyłam, bo no, mogę powiedzieć, że zużyłam chyba w połowie, bo reszta niestety jakimś dziwnym trafem wypadła. Ale na szczęście część wypadła na parapet, nie na podłogę i mogłam zebrać i wrzucić do tego mojego słoiczka z mieszankami. To jest Clarissa Blur Super Powder. Uwielbiam ten puder. Uwielbiam puder, w ogóle wersję pudry w kamieniu, bardzo lubię. No, jest pusty. To jest ten klasyczny, o różanym zapachu puder, tylko że w wersji prasowanej. Ale jakoś super wydajny nie był, bo ja już zrobiłam w nim, słuchajcie, takie denko, mniej więcej, no tak do tego... Tutaj kółeczka, zrobiłam denko, ale bardzo dobrze mi się go używało. On jest trwały, on nie bieli, on świetnie utrzymuje satynę właściwie taką na twarzy, taki naturalny. No bardzo, bardzo lubię ten puder. No i dobrze w sumie, że poszedł do mieszanki, poszedł właśnie do tej mieszanki z tym Aqua Mist, więc mieszanka się sprawdza, powiem w ten sposób. Ale rewelacja, ja uwielbiam Clarissa te pudry. Ja nie wiem, kurczę, za taką małą kasę robią świetne kosmetyki moim zdaniem. I co jeszcze niestety muszę wywalić? Fetish Mauve z Nabli. Pomadkę, którą bardzo, bardzo lubiłam, ale już przyszła jej pora. Zresztą ona, ja ją skończyłam praktycznie, jak tak patrzę. W sensie, no nie zdrapałam jakoś z opakowania może, ale skończyłam. Taki kolor. Problem z tą pomadką jest taki, że ją kupiłam, jak ta kolekcja wyszła, czyli wiele, myślę, lat temu. No i no, skończyłam ją i gdzieś tam się walała, więc wywalam. Bardzo fajny kolor. W ogóle Nabla teraz tak odeszła w zapomnienie. Oni mieli fajne te pomadki i też dużo rzeczy przestali robić już. O, takich, które były. Co tutaj jeszcze mam, słuchajcie? O, zużyłam jeszcze masło do ciała Soap & Friends. To jest taka marka podkrakowska, o ile ja dobrze kojarzę. Kiedyś mi wysłali paczkę z Niepołomic, tak? Wysłali mi kiedyś paczkę PR-ową przed świętami, pamiętam. I miałam tam takie małe 50 ml masełku żurawina. Bardzo przyjemne. Jeżeli kojarzycie zapach żurawina z mokosza, to jest dokładnie ten sam zapach. Tylko, że to jest takie gęste masło. To jest na bazie masła shea, tak? Gęste, naprawdę trzeba je rozgrzać w dłoniach. Skóra jest tłuściutka po nim, więc ja raz na jakiś czas, ja tak nie używam takich maseł co wieczór na przykład, tylko tak co dwa dni, żeby sobie dawkować, bo nie lubię być ciągle obsmarowana czymś takim, ale jak coś lubię, to właśnie tak co dwa dni. No i tak sobie też zużyłam to masełko. To jest dokładnie ten sam zapach żurawiny, co ma mokosz. Więc marka też godna uwagi, fajne rzeczy mają. Słuchajcie, Passiflora, krem do rąk, boski zapach. To jest z kolei marakuja z mokosza, tylko że mocniejsza, jeszcze ładniejsza moim zdaniem. Tak, także coś takiego. Jezu, już to ja to musiałam zużyć tuż po ostatnim denku, bo ja nawet nie pamiętam, że to tutaj mam. Co jeszcze? No oczywiście, słuchajcie, zużyłam Sensum Mare Algo Pro. I teraz kolejna zniżka, bo robiłam z nimi kiedyś współpracę
I do końca kwietnia jest zniżka w dalszym ciągu, 20%, hasło się Wam tutaj pojawia, jak coś to możecie jeszcze skorzystać, nie wiem, który dzisiaj jest, w sensie dzisiaj jak oglądacie ten film, ale do końca miesiąca macie 20% zniżki jeszcze na Sensu Mary, na wszystko oprócz zestawów. Ja Wam polecam zdecydowanie serum i krem z tej serii Algo Pro C, bo tutaj mamy na przykład serum z witaminą C 10%, ale tu mamy dwie najlepsze, najbardziej stabilne, najnowocześniejsze wersje witaminy C, które możemy łączyć na przykład z niacynamidem bez problemu i niacynamid też tutaj mamy w składzie. Mamy tutaj w ogóle 24 składniki aktywne. Tu jest jakaś woda z lodowca, tu są jakieś algi. No dużo po prostu rzeczy, zarówno w tym, jak i w kremie. Jeżeli chodzi o to serum, no to tu mamy dwie wersje właśnie witaminy C. Jedna jest rozpuszczalna w tłuszczach, druga jest wodoroztwarzalna, tak jakby. Więc konsystencja nie jest tutaj taka tłusta. Jest lepka trochę i nie wchłania się może tak w 100% idealnie. Ale sam kosmetyk to nie jest baza olejowa. To jest rzeczywiście fajny taki, jak ktoś ma na przykład suchą cerę, to myślę, że już będzie w ogóle rewelacja. Fajne działanie witaminy C. Tu jest 10%, 5% jednej wersji, 5% drugiej. Natomiast to są takie wersje, które nie potrzebują tych stężeń tam 20% na przykład, czy jeszcze więcej, bo one już wykazują świetne działanie przy 3, tam 5%, a tutaj mamy 10%. Także zużyłam serum. Krem zużywam, już mi się też powoli zaczyna kończyć. Bardzo fajne. Nie wiem, czy będę wracać, czy nie. Mam jeden taki mały zarzucik, słuchajcie. Ale to nie jest tylko do Sensu Mare i dzisiaj to sobie rano rozkminiałam. Ja bym chciała, żeby te opakowania były takie, wiecie, airless. Ale z drugiej strony nie widziałam nigdy szklanych airless. A tu mamy szklane opakowanie, więc no to marka przykłada też wagę do ekologii, ale to serum jest na tyle gęste, bo ono jest jak taki lżejszy krem, no że ciężko wydobyć je. Ciężko je wydobyć, w sensie jak już tak widziałam, podświetlałam sobie światełkiem, że jest tyle, no to już ciężko mi było wydobyć. Ja musiałam, wiecie, wyciągać tym, o jeszcze coś tam zostało, tak smaruję sobie w rękę, właśnie tą rureczką, potem wacikiem wygrzebywać i tak naprawdę nie wiem, ile w środku zostało, możliwe, że całkiem sporo jeszcze na tych ściankach, ale stwierdziłam, że no ja nie lubię czegoś takiego, denerwuje mnie to i już po prostu uznajmy, że skończyłam. Ale generalnie samo działanie, rewelacja, bardzo dobrze rozjaśnia przebarwienia takie potrądzikowe, dobrze nawilża, nie jest to kosmetyk taki stricte nawilżający, ale dobrze nawilża. Więc fajna rzecz, jak coś to macie jeszcze tą zniżkę właśnie do końca kwietnia. Dobra, skończę to wszystko, bo już miałam, nagrywam i już mam taką myśl gdzieś tam, może sobie to zostawię na następny raz, bo już nie dam rady, ale dam radę, słuchajcie. A może nie dam. Maska nocna, maska nocna Snail and Azulen marka Tiam, bardzo fajna. Ja już wam nie tylko na noc, słuchajcie. To jest maska łagodząca. O! Jaki ona ma teraz mocny zapach już. To jest maska łagodząca, właśnie z filtratem, ze śluzu ślimaka i z azulenem, dobrze nawilżająca i używam jej zarówno na noc, ona ładnie spulchnia, ujędrnia twarz, tak, no w sensie nie ujędrnia, że usuwa nam zmarszczki, ale tak odżywia, widać to. Ale używałam jej też jako taką maskę, jak miałam na przykład czas tak, żeby nałożyć maskę i chodzić w niej godzinę. To używałam sobie też w ten sposób. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Ona rzeczywiście właśnie nawilża, tak odżywia i to widać, i to czuć, więc spoko. To też jest marka koreańska. Mam tutaj również maskę wykończoną ze SkinCeuticals. To z Bangerheada swego czasu dostałam. I to jest Phytocorrective Mask. Intensywnie łagodząca maska botaniczna. Tu mamy dużo różnych wyciągów. Akurat na słoiczku nie jest to napisane. Drogi produkt, szklany słoik, taki, to jest już kosmetyk luksusowy i to jest taka żelowa, zielona, widzicie, może tutaj na nakrętce, że jakieś kropelki są, zielona maska, bardzo przyjemnie łagodząca, nawilżająca, czy odżywiająca? Nie, przede wszystkim chyba łagodząca i nawilżająca, bardzo, bardzo fajna. Jeżeli lubicie droższą pielęgnację, taką luksusową, no to to jest to, ona Was nawilży Wam skórę twarzy, odżywi. Przy masce też ciężko tak powiedzieć, jakie jest działanie, bo ja nie używam jej codziennie, jakie jest takie długofalowe działanie, ale widziałam, że właśnie jak miałam lekko podrażnioną twarz, lekko naruszoną barierę hydrolipidową, to ta maseczka i spoko. Natomiast jak na noc dawałam retinol, czy tam retinal i rano usuwałam i nakładałam tą maskę, to twarz mnie piekła. To tutaj nie ma żadnych substancji takich stricte aktywnych,
ale coś było nie halo, także mówię tylko, że nie zgrywało się to tak do końca. Co jeszcze wywalam? Wywalam piękny kolor pomadki z Golden Rose, która nie zastyga i jest głupia. Golden Rose Soft and Matte Creamy Lip Color i tutaj mam odcień 102, zarąbisty nudziak. Zarąbisty, śliczny, piękny i w ogóle, ale on ma taką niby konsystencję jak te Long Stay Matte Lipstick, trochę albo Matte My Lip Ink, nie, bardziej jak te pierwsze, ale ona nie zastyga. Ona jest pomadką kremową. To jest taka pomadka, która wygląda jak te zastygające, a jest kremowa. I ja kiedyś ją tam kupiłam i no właśnie tak czekałam, czy mi zastygnie, czy nie zastygnie, nie zastygła i tak. Okej. Okay. Natomiast ona jest też taka niezbyt fajna na ustach, bo bardzo łatwo się ściera, bardzo łatwo się zjada. Ten kolor nie jest taki intensywny, nie jest mocno napigmentowana, niby pokrywa te usta, ale jest taka trochę jak silikonowa, coś takiego. Takie uczucie jest na ustach, więc zdecydowanie nie. Nie będę używać, nie używam i też nie oddałabym jej nikomu, bo moim zdaniem jest kiepska. Ja uwielbiam pomadki z Golden Rose, ale ten rodzaj akurat nie przypadł mi do gustu. Co jeszcze wykończyłam? Wykończyłam jeszcze, słuchajcie, włosek. Olej rycynowy. Takie duże opakowanie, chyba tu jest 100 ml. Ja go używam mieszając z olejem ze słodkich migdałów do olejowania włosów właśnie. O, tu coś jest na dnie, ale on jest po prostu gęsty. I wiecie, jak go wylewałam końcówkę, to jeszcze mi się zebrał. No to może jeszcze go wleję po prostu do peelingu, do ciała, bo częściowo też na przykład właśnie jak robię sobie taki peeling olejkowy, to wlewam troszkę oleju rycynowego też i tak dalej. Także tak, olej rycynowy. Do moich włosów bardzo dobry. Moja skóra w ogóle i moje włosy bardzo lubią olej rycynowy. I tutaj mam jeszcze coś, co zauważyłam, że mi się przeterminowało. Linia Elixir z retinolem, olejek ze skórki pomarańczy. Zauważyłam, że mi się to przeterminowało tam chyba z 2 tygodnie i już nie chciałam tego na twarz nakładać, wiedziałam, że tego nie zużyję, dlatego, że może i tu jest retinol, ale to jest jaka forma? Olejkowa. A ja nie lubię formy olejkowej i po prostu też wlałam to do słoika, w którym rozrabiam sobie peeling z kawy i w ten sposób zużyłam. Jeszcze coś tutaj mam. Tutaj mam jeszcze regenerujący eliksir do ciała. Tak, jabłko z cynamonem z mokosza. Jak widzicie, nie ma górnej części, bo z peelingu z Bundy zepsuła mi się pipetka, więc sobie wzięłam pipetkę stąd. Co prawda nie pasują do siebie, ale pipetkę trzymam osobno. Bundy zakręcam zakrętką, a jak chcę użyć, to biorę pipetkę. Wiecie, kombinacje. Natomiast to są bardzo przyjemne eliksiry do ciała, ale ja go zużyłam również właśnie jako peeling. Naprawdę, to jest jabłko z cynamonem i naprawdę tak pachnie. To była seria teraz chyba świąteczna z tego roku. Okej, okay, coś jeszcze tutaj mam? Mam tutaj jeszcze... O, jeszcze mam jedną mini próbeczkę. Soy Face Cleanser z marki Fresh, czyli sojowy cleanser do mycia twarzy, żel do mycia twarzy. Boże, jakie to było fajne. To była malutka próbka, wystarczyła mi na 3 razy. Ja od razu zaczęłam na Sephorze szukać, a nie mogę tego znaleźć. Znajduję tylko jakiś różany cleanser, a to był sojowy. Bardzo przyjemny, bardzo delikatny, pięknie pachniał, bardzo dobrze doczyszczał skórę, nawilżał, super rzecz, no i nie mogę znaleźć. I to też jest próbka, którą właśnie zostawiłam, dlatego że fajna rzecz. I ja tak będę sobie zostawiać i Wam pokazywać od czasu do czasu takie mini próbki, które zużywam, bo mam ich też dużo do zużycia, jak któraś mnie jakoś szczególnie zachwyci. Okej, moi drodzy, to by było na tyle. Dużo tego. Ja sobie zdaję sprawę, ten film był długi, ale wiem, że część osób lubi długie dęka. Ja sama uwielbiam oglądać. Im dłuższe dęko, tym lepsze. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że może coś tutaj Was zainspirowało. Pamiętajcie też sobie o tych zniżkach, tą dodatkowej 15 na YesStylu i no z sensu mara, jakbyście coś zamawiały, na przykład jak macie ulubione, no to macie te 20% jeszcze teraz. No właśnie. Do końca miesiąca. Okej, widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Padam.